Dzień dobry. Wiem, że dziś mówienie takich oczywistości, że kobieta i mężczyzna się od siebie różnią, bywa postrzegane już nie jako oczywistość, a czasami uważane wręcz za herezję. Niemniej jednak przyjrzymy się dziś temu, jak ateizm inaczej manifestuje się u kobiet, a jak u mężczyzn. Zajrzymy do książki Paula Witza Porzuceni przez ojca. Psychologia ateizmu. Pamiętacie już zapewne, że Paul Witz w swojej książce wykazuje, że głównym psychologicznym źródłem intensywnego ateizmu jest ułomny ojciec. Co to oznacza? Że osoby, które straciły ojca w dzieciństwie lub ich ojciec był w jakiś sposób nieobecny albo przemocowy, to takie osoby mają psychologiczne podłoże do odrzucenia Boga. Paul Witz zauważa też, że najprawdopodobniej źródło ateizmu, czyli ułomny ojciec, jest takie samo dla obu płci. Jednak reakcje kobiet i mężczyzn po odrzuceniu żydowskiego lub chrześcijańskiego Boga są zazwyczaj zupełnie inne. Dla mężczyzn Bóg wydaje się funkcjonować przede wszystkim jako zasada sprawiedliwości i porządku w świecie, a dopiero w drugiej kolejności jako osoba, z którą można nawiązać jakieś relacje. Rozum, logika, prawo Boże i opatrznościowa kontrola wydają się dla mężczyzn centralnymi aspektami wiary. Z kolei dla kobiet pierwszorzędne znaczenie mają relacje z osobami, a zwłaszcza pozytywna, emocjonalna więź z Bogiem, podczas gdy Bóg jako zasada rozumu i porządku, choć ważny, jest zazwyczaj postrzegany jako drugorzędny. I oczekiwalibyśmy zatem, że mężczyźni, którzy stają się ateistami, znajdą nową, absolutną zasadę, za pomocą której będą mogli uporządkować świat. I zdaniem Witza mężczyźni ateiści będą dość wyraźnie ateistyczni i będą mieli nową boskość, która zajmie intelektualne miejsce Boga. W konsekwencji mężczyźni ateiści powinni intensywnie wierzyć w takie alternatywne zasady jak rozum, nauka, postęp, humanizm, socjalizm, komunizm czy egzystencjalizm. I to właśnie widzimy w życiu wielu ateistów, wielu sławnych ateistów, których sylwetki właśnie prezentuje Paul Witz w swojej książce. Na przykład Bernard Russell szukał pewności w matematyce jako religijnie umotywowanym substytucie Boga. Paul Witz zauważa, że w przypadku kobiet próżnię powstałą po utracie relacji z Bogiem często wypełniają inne związki emocjonalne. Kobiety, które odrzucają Boga, będą szukały zastępczych relacji w nowej żarliwości. Na przykład wiele współczesnych feministek stanowczo odrzuca Boga, interpretując Boga żydowskiego i chrześcijańskiego jako patriarchalnego, przez co rozumieją, że relacja z Bogiem jest opresywna dla kobiet, a zatem jest nie do przyjęcia. Nie odrzucają one idei Boga jako takiego, ale raczej Boga w konkretnej relacji. Chcą na nowo zdefiniować tę relację. W rezultacie ta ich nowa żarliwość, w tym przypadku feminizm, powinien zaoferować nowe, ważne relacje, które zajmą miejsce Boga Ojca. Na pewno znacie feministyczną redefinicję Boga jako kobiety, bogini, Boga Matki. Takie kobiety nie są tyle ateistkami w ścisłym tego słowa znaczeniu, ile redefiniują najwyższy i najwznioślejszy rodzaj relacji. Musimy zaznaczyć, że wskazane różnice między mężczyznami i kobietami nie mają sugerować, że wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety pasują do proponowanego wzorca. Oczywiście oba aspekty Boga, Jego natura jako źródło zasad i Jego natura relacyjna są ważne w znaczącym stopniu dla każdej płci. Jeżeli więc słuchacie tego i stwierdzacie, że nie pasujecie do tego schematu, to spokojnie, hipoteza psychologiczna uznawana jest za słuszną nawet wtedy, kiedy sprawdza się w zaledwie 50-60% przypadków. Po więcej informacji o psychologicznych powodach niewiary znajdziecie w książce Porzuceni przez ojca Psychologia ateizmu Paula Witza. Link do naszej księgarni Contra Gentiles znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. A o książce, o kobietach i mężczyznach mówiła Małgorzata Matej.